Nasz proboszczyk szykuje się do spania, tylko trzeba mu jakąś wieczorinkę puścić, żeby dał nam tutaj spokojnie porozmawiać. Proboszczyku, proboszczyku. Więc proboszczykowi teraz coś puścimy. Dobra, więc proboszczyka mamy już zajętego. Teraz przechodzimy do tematu. Dzisiaj mamy bardzo ważny odcinek dla trzech różnych osób. A mianowicie dzisiaj mamy losowanie zwycięzcy konkursu świątecznego. Tutaj mamy wędki, pojawiły się nagle. Dzisiaj będziemy losować ich zwycięzcę. W tym magicznym pudełku mamy losy. Dobra, więc tutaj mamy właśnie nasze losy. Zaraz będę losował, ale niestety proboszcz się obudził, więc trzeba go gdzieś tutaj umiejscowić. Więc zacznijmy może już losować. To jest od miejsca trzeciego zaczniemy. Na miejscu trzecim będzie taka wędeczka, więc ona idzie do tej osoby, którą teraz wyjmę stąd. Nie patrzę, żeby nie było ustawiane. Mam coś. Uwaga. Ksawcio shot. Dobra, więc ksawcio shot. Ta wędka leci do ciebie. Odpiszę ci na maila i zapytam się o twój adres, ponieważ jest mi on potrzebny, żeby mógł ci to wysłać. Jeszcze na koniec wam podam ważną informację, więc nie wyłączajcie tego filmu. Okej, więc teraz losujemy zwycięzcę tej żyłki. Żyłka 0,28 mm na 6,25 kg i taka dość długa wędka, jest też napisane 3,50 metra. Jest piękna wędka, więc teraz już od razu na żywo losujemy zwycięstwo. I ja to jest, nie wiem, dobra. Więc uwaga. Nie. O, mam idealną osobę. Malutka karteczka. I uwaga, kto to będzie? Już się boję. Grzegorz Podłoga Krot. Więc szczęściarz wygrywa drugie miejsce. A więc Grzegorz Krot, to trafi do ciebie. Poproszę cię o adres zamieszkania oczywiście, aby mógł ci to wysłać. Jeszcze jest ważna informacja, że te przesyłki mogą trafiać trochę z opóźnieniem, ponieważ mamy małe problemy techniczne, tak naprawdę duże, ale na pewno to kiedyś dojdzie. Po prostu trochę dłużej będzie na to musieli czekać. Dobra, ale już koniec tego przedłużania. Lecimy z pierwszym miejscem. Z pierwszym miejscem znaczy. No i wreszcie nadeszło. Pierwsze miejsce. Komu się uda wygrać tą piękną zieloną wędkę? Zresztą kiedyś taką miałem. I tutaj jeszcze zestawy spławikowe, odhaczacz, zestawy i jakieś tam jeszcze haczyki, więc naprawdę full wypas. Więc losujmy tutaj, uwaga, naprawdę tutaj będzie największy farciarz na tej planecie. O, mamy, znowu malutki. Stresuje się. Mikołaj Opus. A więc szczęśliwy Mikołaj Opos wygrywa pierwsze miejsce. Gratuluję, ziomku. Też poproszę ciebie o twój adres zamieszkania, nie adres e-mail, tylko adres zamieszkania, niech się wam nie pomyli. Więc, no więc to tyle, myślę. Więc mam nadzieję, że reszta tych ludzi, którymi zaraz się obsypę tutaj, i to będzie symbol tego, że mam dużo widzów i ci widzowie mnie obsypują. Co? Nie, cicho, to będzie symbol tego, że mam dużo widzów, bardzo dobrych widzów. Mam nadzieję, że się nie będziecie smucili, że nie wygraliście. No wiecie, takie są konkursy, ale jeszcze na wakacje mam w planach zrobić jakiś bardzo gruby konkurs, w którym, nie wiem, będzie z 10 miejsc może jakoś tak naprawdę, żebyście dostali więcej tych rzeczy. Więc jeszcze raz gratuluję zwycięzcom Ksawciowi Shotowi, Grzegorzowi Krotowi i Mikołajowi Oposowi. Naprawdę macie dużo farta spośród tak dużej ilości osób, które
brały udział w tym konkursie. Więc to tyle. I narka. Koniec, zamykamy studio. Dobra, więc ksiawczo, więc grzeżocie. No więc... źle postawiłem sobie.